Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z serii Zagrajmy w Silent Hill Homecoming. Ja jestem Juno. I tak, dopiero przy scalaniu tamtego poprzedniego odcinka zorientowałam się, że nie wzięłam bardzo istotnej rzeczy, którą co prawda oglądałam. Teraz patrzę, czy ja idę w tym kierunku. Tak. Musimy się troszeczkę wrócić do tego dołu, gdzie był wstrętny pies, bo nie podniosłam części tego do krążka takiego. Nie wiem, jak to się mogło stać, no ale... O, właśnie tego. Nie wiem, dlaczego tego nie podniosłam. Coś mi się po prostu... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie będę szukać żadnych usprawiedliwień dla swojej osoby. No ale to tyle. I tak mi się wydaje, że nie głupim byłoby może zapisanie jeszcze raz, bo znacie mnie. Mam w zwyczaju umierać dość często i pewnie jeszcze nie raz tu zginę, więc zapiszemy tutaj. Wy jednak rozumiecie, chyba że wiecie. Z zapisami to ja jestem za pan brat i po prostu nie ma życia bez zapisów, ale to prawda. Inną broń powiadasz, a w ogóle to może lepiej będzie mi się jakby co walczyło nożem. Znaczy na razie to bym nie chciała z niczym wielce wojować, ale tu widzę, dobra, możemy przejść do kolejnych krypt, grobów, czy czegoś tam jeszcze, nie wiem. W sumie to jest dość dziwny cmentarz, więc nie wiem, może by się przydał... O Boże, dlaczego gra mnie tak straszy? Dobra, kłódeczka. Może byś nożem pokombinował i jakoś kłódeczko otworzył? Tu dziura w płocie, tfu, w płocie, w ścianie. Więcej rzeczy. Health drink! O tak, cudownie. Na cmentarzu. Bardzo fajne znalezisko. Chociaż no, wolę health drink niż jakiś bezsensowny znicz. Tego nie otworzymy, prawda? Czyli idziemy tu. I kolejny jakiś grób. Dobra. Ojej. A, nie możemy sobie nawet od tej strony otworzyć. Tu też jest kłódka. Ale to brzmi upiornie, jakby jakieś duchy tu chodziły i, nie wiem, dzwoniły łańcuchami. Przerażające. A, i mam nadzieję... A, myślałam, że tutaj coś na ścianie jest. Myślałam, że... Ojejku, jak to na mapie wygląda? Aha, dobrze, dobrze, cały czas idziemy przed siebie, jak gdyby nigdy nic. A swoją drogą ogarnęłam, mam nadzieję, troszeczkę. I od tego odcinka rozdzielczość powinna być... Okej, o Jezus, coś mnie chyba chce zaatakować. Dobra, tam jest dalsza droga, to pewne, a tutaj może coś. Nie, nie, za dobrze by było. Tu? Tu? Nie. No, czyli... Twórcy uznali, że jeden health drink powinien wystarczyć, żeby mnie zadowolić. Dobra. Czy coś tutaj jest? Tu jest brama. Oczywiście, no ta zamknięta brama. Ta zarośnięta tak, że nawet nie ma mowy, żebyśmy się tam przedostali. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Wredny, 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 dziabnął mnie, nie wiem jakim cudem mnie dziabnął. No i niedługo chyba będziemy zmuszeni, a właściwie to nawet teraz, użyć historycznego help drinka. Dobra, tutaj mamy jakieś zejście. I coś, czego nie otworzymy, na pewno coś, czego nie otworzymy nożem ludziska. Więc po prostu patrzmy. Dobra, tutaj nie. Znowu te łańcuchy mnie straszą. Tu też nic nie ma. Na tych grobach też nic. Ale mamy kolejną bramę. No cóż. Dół z pająkami tym razem.
Mam nadzieję, że nie zeżrą mnie żywcem. I tutaj też nic, ale tu chyba już właśnie na szczęście mogą wyjść. Więc. Ojej, ale niemiłe ścięcie gry. No nie, ja się boję, że tu zaraz jakaś walka będzie. Jejku, Gro, dlaczego tak się zacinasz? Może te zacięcia się gry to działają tak jak w poprzednich częściach radio. W sensie, że wiecie, ostrzega mnie to przed czymś. Dobra, tutaj. Co? Aha, kilka jakichś tych nagrobków. Jejku, jest. Help drink. Jakież to miłe ze strony gry. O nie, tam z mgły się już coś wyłania i niestety musimy tam pójść. O Jezus, to będzie straszne. Zaraz, mogę się jakoś tak zaczaić, póki on jest zajęty żarciem. A masz. I o, au. Aleks, musisz na siebie bardziej uważać. Dobra. Ale przynajmniej jest już załatwiony. W takim razie, co? Zerkniemy, co jest w tych. Aha. Jakieś groby tych rodzin. Jakichś założycieli. I coś mi mówi, że trzeba będzie. Że trzeba będzie tam się właśnie rozejrzeć za jakimiś kluczami do. Znaczy, kluczami, nie wiem, w jakimś schowku ojca czy coś. Dobra, tutaj coś takiego powinno być. Nie wiem, czy powinnam ten teren jakoś tak lepiej obszukać. Nie wydaje mi się, żeby tu coś było wielkiego takiego. Ale, no w sumie nie no. Lepiej się przebiec naokoło. Chociaż, aha, dobra, tu jest brama. A tutaj wszędzie? Nie no, wydaje mi się, że raczej nic tutaj nie ma. To robactwo mnie niepokoi trochę, no ale dobra. Niepokoi mnie też to, że coraz bardziej mnie tak obijają. Ojejku. To obojętne, które wybiorą? Jezu, boję się, że mnie tu coś zje zaraz. Ja nie chcę, by mnie coś zjadło. Ale tu są same groby. Oby, no, same groby. W sumie. O. Już taką połówkę to my mamy jedną. To zgarniamy także drugą. I. Aha, to też zamknięte. Tu mamy kolejną sekwencję. No dobra, skoro nie tutaj, ale nie, dobra, tędy możemy przejść. To jeszcze ciekawe, czy na ławeczkach nikt z rozmyślających żałobników niczego nie zostawił. Tu mamy puste miejsce, akurat na te dwie kamienne płytki. Któż by się spodziewał, że zadziała to właśnie niczym jakiś klucz? Ale ta roślinność normalnie kwitnie tutaj niczym u mnie w mieszkanku. Ta, dlatego żadnych roślinek nie hodują. Dobra, nie wiem, chyba całkiem rozsądne jest wyłączenie latarki, bo bez latarki można w miarę spokojnie od przeciwników pouciekać. Dobra, tutaj nic nie ma. Chyba. Tu jest jakiś samochód, o którym. Ale co? Dlaczego on miałby być? Nie wiem. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jak to wygląda tutaj? O samochodach nic. Ja bym przeszukała sobie bagażniki. Może bym jakiegoś health drinka znalazła. Oj, by się przydało.
Tutaj nie ma nic. Czy to świszcze wiatr, czy to radyjko zaczyna się tak odzywać? Nie wiem, mogę to sprawdzić? Aha. No w tym mieście wszystko wygląda na opuszczone i to tak konkretnie lata już temu, tak jakby. Dobra, no tu nic nie ma. Na ławeczkach też nic nie leży. Żadnych rysunków nie widzę. I dokąd ja tak w ogóle biegnę? Coś przebiegłam chyba. To była jakaś taka uliczka, alejka, nie wiem. Nie, tutaj nie. Jak to na mapie wygląda? Mi się wydawało, że gdzieś mogą biec, ale właśnie, słowo klucz, wydawało mi się. Tutaj jest chyba to zawalone kompletnie. No, nie wydaje mi się, mam rację jak najbardziej. Tutaj nie wiem dokąd to. O, tu wreszcie ktoś żywy. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. Jesus, what the hell is going on here? I don't know. But every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. And if you did, would you have done anything about it? Yeah, I would have come back for Josh, gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know, I get it. But I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah. I got this from Deputy Wheeler. You should take it. What for? If I hear anything, I'll let you know. Thanks, Al. Alex, I hope you find what you're looking for. No i zgarnęliśmy walkie-talkie, fajnie. I tak swoją drogą, ona powinna zrozumieć, że... Dobra, dobra. Ona powinna zrozumieć, że dla nas najważniejszy jest przede wszystkim brat. Rysuneczek. Upiorny. Myślę, że za jakiś czas sobie pooglądamy wszystko, co ja tam podnoszę. Dobra, tutaj jest... Jakiś samochód rozwalony i krew. Nie wygląda to dobrze. Teraz dokąd mam iść? Pojęcia nie mam. Po prostu tutaj może. Jeśli dokądś to tam nas doprowadzi, no to będzie chyba dobrze. Nie wiem. Hmm.
To nas doprowadziło do nicości. O rany. Zaraz cofam się, cofam się. Boże. Dobra, teraz muszę biec przed siebie. Okej. To bardzo dziwne. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, czy chcę tu iść. Jakiś dziwny drewniany most. Dokąd on mnie doprowadzi? Nie wiem. Tu jakaś bramka. Mogę ją otworzyć? Wow, mogę. Cud. Takie rzeczy rzadko się zdarzają. I jesteśmy na jakimś wysypisku. Świetnie. I teraz tak. Tutaj chyba nic w tym miejscu w ogóle nie było. Tylko jakieś graty wszędzie leżą. Nawet nie wydaje mi się, żeby tu był jakiś health drink, więc może po prostu pójdziemy dalej. Ojej, co to jest? Dobra. Czyli tak, na razie ruszamy, tak jak mówiłam, do dziury w płocie. Jak miło, że ktoś pomyślał i porobił nam te wszystkie dziury. One tak się bardzo nam przydają. Dobra, dziura w płocie, to tam na razie tyle. I czy mamy coś? Nie wydaje mi się. Tylko jeszcze więcej złomu. O, tu za to jakaś szopa. O, mogę się przecisnąć. Dziwne miejsce. Dobra. Budyneczek, wejdźmy. Może zapis by wreszcie dali, bo już czuję się bardzo, bardzo niepewnie. A nie, kolejna scenka. Dobra. Zapytajmy, czy to on. Hey, you're Curtis, right? Hey man, how's it going? On jest dziwny. Hello? Zupełnie nie reaguje na nas. I'm busy. Maybe this will interest you. I know you. Sheriff's kid. Alex. Right. Military man now, I see. I'm pretty sure it's broken. What do you think? I think you must have stole this from your daddy. Just tell me if you can fix it. Now don't go barking orders at me, soldier. The only person that tells me what to do is me. Got it? Some information. Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor? He knows everybody's business. Mayor Bartlett? You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Digging up people's graves. You know, there's something seriously wrong with that guy. You know? Like in the head. That's Mayor Bartlett? Tak, widzieliśmy go już. Yep. No wonder all the streets are broken. Nobody around here gives a shit anymore. Yeah, I could fix it. Might take a little while, though. Keep it. It's yours. What's the catch? Consider it payment for your help. Takie podejście lubię. Ej, tak w ogóle zaczęły. Yeah.
I like a fair trade. Zaczęły się fajne te Silent Hillowe pytania. Have you seen? O, możemy jeszcze hey, z nim pogadać. One more question. O. How about I take that shotgun off your hands? Yeah, how about if I slap you and kill you, huh? You're looking for a weapon? Take a look around the place. I'm sure you'll find something else you could use. Yes, sir. Miły gościu. Clock parts in this place. There a reason? Yeah, there's a reason. For fixing clocks. Haven't you noticed that every single clock in this town has stopped at exactly 2:06? No, I hadn't. Well then take a look around, son. Why do you think that is? Well, hell if I know. I just try to fix them. But it's no use. They won't start running again. It's like something's not letting us move on. Dobra, czyli chyba więcej się od niego nie dowiemy. No to co mogę tutaj sprawdzać? A, dobra. To i tak. Aha, dobra, to jest to samo. Znaczy to samo, te same w sensie ulotki. O! Amunicja. To nam się bardzo przyda. Fu, jakieś kanapki cmentarne, złomowiskowe, czy jakie tam jeszcze, nad którymi latają muchy. Nie jest to fajne. Mapa. O, mapa nam się bardzo przyda. Oprócz mapy jeszcze lepsza rzecz, bo help drink. I chociaż nie wiem tak naprawdę, co jest lepsze. Jedno i drugie. Uwielbiam Silent Hill, lofciam normalnie, a to lofciam przede wszystkim zapisik. Dobra, więc tutaj kończymy ten odcinek, bo nie mam pojęcia, jak szybko będzie kolejny, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, trzymajcie się!